Witajcie moi drodzy, Jacko się kłania. Zaprezentuję wam dzisiaj początek zmagań w grze O-Game. Oczywiście musimy wejść, wybrać uniwersum, w którym chcemy grać. Powiedzmy 70 graczy, 71. 91 dni. Ja tutaj mam swoje podstawowe, które już trwa 343 dni. Później wam zademonstruję, jak to wygląda. A teraz zaczynamy. Wchodząc do gry, możemy wybrać, czy jesteście zawodnikiem zaawansowanym, czy dopiero zaczynamy. Może tutaj możemy zmienić nazwę i nazwę gracza. Jak myślicie? Wpiszę Draco. Zobaczymy, czy przejdzie. Tryb dalej. O, poszło. Nie, Draco jest zajęty. I mój rocznik. Zobaczymy, czy pójdzie. Poszło, czyli moja nazwa Draco79. I witamy w menu głównym. Zobaczymy, w której galaktyce, jak to wygląda. Wylądowaliśmy. Przejść do zadań. Na razie zadań nie będę używał, bo tutaj są następujące zadania, które można. I te listy zadań warto wypełnić, dlatego że można otrzymać za nie surówkę, która jest niezbędna i potrzebna do gry. Na początku gry mamy jedną planetę, można to zwiększyć poprzez badania, ale nie o tym teraz. Będziemy zaczynać od podstaw, czyli nie mamy elektrowni, nie mamy deuteru, mamy tylko metal i kryształ. Żeby produkować metal, trzeba mieć kopalnię metalu, żeby produkować kryształ, trzeba mieć kopalnię kryształu, deuter, czyli paliwo. Mamy magazyny, które oczywiście można zwiększać. To jest podstawowa wartość, którą posiadamy, czyli dostępne jest 1005, magazyn to jest 10 000 i to będzie maksymalna ilość, którą będziemy mogli użyć podczas gry na tej planecie. Powyżej 10 000 kryształ, metal i deuter nie będą już produkowane. Energia, populacja, żywność i antymateria, za którą możemy kupować różne ciekawe rzeczy, pokażę wam w przyszłym odcinku. Jak to wygląda? W pierwszej kolejności zacznijcie od budowy elektrowni. Ta wartość musi być dodatnia po to, żeby wasze kopalnie mogły pracować w pełni, wydajnie i wydobywać maksymalną ilość surowców, jaką możecie produkować. Oczywiście surowce są tutaj najważniejsze. Nikt wam tego nie przyśle za darmo. W późniejszym terminie, kiedy dołączy się do jakiegoś klanu, będąc w sojuszu, czasami jak coś pójdzie nie tak, jesteście zaatakowani, to dostarczą wam znajomi z sojuszu na start. Jak widzicie, można zejść poniżej minus 22. W takim przypadku wszystkie kopalnie są obciążone i niestety nie produkują maksymalnej ilości. Pokażę wam na tym przykładzie. Produkcja metalu to jest 434 na minus 22 energii. Ulepszymy. I w tym momencie 588 plus 4 energii, czyli jak widzicie, jest niezbędne, aby energia była na wysokim poziomie. Musi przekraczać ten poziom zera, tak aby wszystkie kopalnie pracowały właściwie. Następnym poziomem produkcji, którą ja używam na co dzień, jest generowanie satelit słonecznych, które są bardziej wydajne i nie zabierają pól na planecie.
Pola na planecie są niezbędne do rozwoju. Mamy do dyspozycji w tym momencie 193 pola, 6 jest zajętych i każda budowa jakiegokolwiek urządzenia, które jest na planecie, zabiera nam te pola. W późniejszym etapie gry można te pola oczywiście rozbudować, dokupić za antymaterię, ewentualnie wygrać. I wtedy tych pól po prostu można dołożyć. Jeśli chodzi o dodatkowe, to jest dodatkowe jakby urządzenia, które można wbudować na planetę, to jest elektrownia zasilana deuterem. To są pełzacze, to zależy od rangi, jaką wybieracie, czy to będzie generał, czy to będzie zdobywca, czy to będą inne, które są dostępne. Dodatkowe jakby urządzenia są dostępne na planecie, statki, w zależności od tego, którą opcję wybierzemy. To pokażę wam w późniejszym etapie. W tym momencie, jak widzicie, mam minus 6 energii. Zużyłem maksymalnie metal, więc muszę czekać na to, aby się metal odbudował. Kolejną kopalnię mogę wybudować za 200. Czyli musimy troszkę poczekać. Odezwę się później, pokażę wam, jak wygląda teraz moja planeta, którą... mogę zmienić jeszcze nazwę od razu w tym momencie, czyli tak. Zmienimy podgląd, porzuć, zmień nazwę. Nazwiemy ją... To są moje planety z poprzedniej gry, których używam. Nazwiemy ją, powiedzmy, Warszawa. Ok, i nazwa planety została zmieniona. Czyli za jakąś godzinę możemy się zalogować i zobaczyć, a w tym momencie pokażę wam, jak wygląda moja gra, którą kontynuuję od 340 dni. Witajcie, moi mili, Jacko się kłania. Chciałbym porozmawiać i pokazać wam, jak gram na platformie OGame. Ja w tym momencie posiadam tylko jedno konto, które prowadzę już od prawie roku na serwerze. Niedawno, czy dwa dni temu, dostałem niesamowite bicie. Jeden z kolesi przycelował mnie i zdjął mi całą flotę. I niestety udało mi się odraktować tylko 10%. To jest właśnie ten pojedynek. Jak widzicie, przeciął z niesamowitą ilością ukrętów, ponad 300 tysięcy pancerników, bombowce, niszczyciele, rozpruwacze. Tego mi jest najbardziej szkoda, bo straciłem ich 9 tysięcy. No, moja flota, jak widzicie, niestety dałem się złapać, miałem gwiazdy śmierci, wysłałem je na jedną z planet, wypatrzył i wyczekał mnie, zniszczył mi właściwie wszystko, cała moja flota poszła do piachu. Nie rozwalił mi tylko lekkich myśliwców, dlatego że nie stacjonowały z tą samą flotą, wysłałem ich ją z innej planety i myślę, że to będzie na przyszłość dla mnie sposób na to, żeby nie tracić całej floty, ewentualnie latać bez gaz śmierci. No bo to, co udało mi się zebrać, będę musiał teraz odbudować, żeby móc grabić planety, które są opuszczone, chociaż w naszym systemie, w naszej grze już niewiele planet jest pustych. Większość graczy gra, ewentualnie idzie na urlop. Także tak to wygląda. Ja posiadam w tym momencie 11 planet. W czwartej galaktyce mam 3 planety, w drugiej galaktyce mam tych planet więcej, bo mam ich 5. Następnie mam w szóstej galaktyce 3 planety. Pokażę wam ten układ, jak to wygląda. Czyli mam 3 planety.
To Merkawa jest moją główną planetą. Mam dwie planety i dwie planety dalej. Ten zawodnik sobie tutaj siedzi. Natomiast ten, który mnie przeatakował, po prostu stworzył sobie planetę właśnie tutaj. Na pozycji 9. Z pozycji 9 mnie zaatakował, rozbijając mi właściwie całą flotę, którą posiadałem. Z małymi wyjątkami. Tak to wygląda.